nowoczesne obiekty hydrotechniczne. Przebudowane będą też odcinki wałów na dopływach Wisły. Inwestycja warta 93 miliony złotych ma zakończyć się w czerwcu przyszłego roku. Na koronie wałów mają też powstać asfaltowe ścieżki rowerowe. Cieszą nas takie fakty. Ponad 127 milionów złotych zebrała do tej pory Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Trwa jeszcze część licytacji i wpływają kolejne wpłaty. Akcja charytatywna, która...